Na początku stycznia województwo świętokrzyskie odwiedziła pani Maria Feiger, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, największej agencji rolnej w Polsce. Z wizytą najpierw udała się do Kielca, by spotkać się z kadrą kierowniczą świętokrzyskiego oddziału agencji i tuż po tej wizycie była gościem biura powiatowego w Włoszczowie. Do Włoszczowy przyjechała razem z panią Małgorzatą Erlich-Smurzyńską, dyrektorem świętokrzyskiego oddziału agencji. Obie panie zostały przywitane przez kierownictwo oraz pracowników włoszczowskiego oddziału doradztwa rolniczego. Kierownik tej placówki, pan Jarosław Krzyżanowski, witając obie panie, wspomniał, iż jest to pierwsza wizyta prezesa agencji w naszym powiatowym oddziale, ponieważ jeszcze nigdy w historii istnienia tej agencji żaden jej prezes nie odwiedził włoszczowskiego oddziału. Dodał, że pani dyrektor z Kielc jest tu nie po raz pierwszy. Na początku spotkania przedstawił obu paniom załogę biura powiatowego, po czym przekazał głos pani prezes, która powiedziała, że już około półtora miesiąca wcześniej planowała wizytę w Świętokrzyskiem i chciała także odwiedzić jedno z biur powiatowych w tym województwie, dlatego poprosiła panią dyrektor z kieleckiego oddziału agencji o dokonanie wyboru naprawdę dobrego biura w Świętokrzyskiem, stąd wizyta we Włoszczowie. Pani prezes dziękowała pracownikom za ich pracę, wysiłek i zaangażowanie, tłumacząc tym swoją wizytę właśnie w tym biurze. Pani prezes Maria Feiger odpowiadała na pytania pracowników agencji, wyjaśniając niektóre kwestie związane z działalnością Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, poruszając m.in. kwestie e-wniosku. Spotkanie trwało około godziny. Na koniec kierownik Krzyżanowski zaprosił panią prezes do rewizyty we włoszczowskim powiatowym biurze agencji.